Przy Prostyni rozegrano ostatnią kolejkę jesiennej rundy piłki nożnej w okręgówce. Zespół Płomienia gościł Czarnych Kazimierz. Mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla Przyprostynian. Płomień do meczu z Czarnymi przystępował z bardzo dużym obciążeniem. W czterech ostatnich spotkaniach Przyprostynianie zdobyli tylko jeden punkt, a to wiązało się ze spadkiem w tabeli z pierwszego na czwarte miejsce. Założeniem trenera Tomasza Radwana było nie stracenie bramki, co obrona przyprostyńska osiągnęła, choć na początku nie było łatwo. Tutaj właśnie oceniając zawodników indywidualnie to jest ciężko, bo zależy gdzie zawodnik na jakiej pozycji gra i teraz wygrywając 4-0 nie wiadomo kogo chwalić, czy chwalić obronę za to, że nie straciliśmy tyle bramek, czy chwalić napastników, że mimo wszystko tyle bramek strzeliliśmy, czy jednak pomoc, która pomagała jednym i drugim. Także wydaje mi się, że jak przy takim wyniku 4-0 praktycznie wszyscy zagrali dobrze. Dosyć proste straty w środkowej części boiska przynosiły w efekcie sytuacje strzeleckie zawodnikom z Kazimierza. Świetnie w kilku sytuacjach bronił Krzysztof Kędzierski. Pierwszą bramkę w 24 minucie gry zdobył Jakub Werner. 9 minut później było już 2-0. Piłkę z własnego pola bramkowego wybili goście, a wykorzystał to Krzysztof Bajończak, który strzałem z 35 metrów trafił w bramkę. Wynik do przerwy nie uległ zmianie. W 58 minucie trzecią bramkę dla Przyprostynian zdobył Szymon Schulz. Na tym jednak nie koniec. Ten sam zawodnik zdobył kolejną bramkę w 69 minucie meczu. Co do dzisiejszego meczu, no wynik 4-0 mówi sam za siebie. Tym bardziej, że trzy poprzednie mecze no, nie były zadowalające. No dzisiejsze zwycięstwo na pewno jest satysfakcjonujące. Dzisiaj zagraliśmy w końcu na jakimś tam normalnym poziomie naszym. Zawodnicy wykazali się chęcią gry, czego nam brakowało w ostatnim. Kilka punktów. Po meczu odbyło się podsumowanie sezonu. Drużyna Płomienia rundę jesienną zakończyła na czwartym miejscu z dorobkiem 23 punktów. W czym tkwi sukces Przyprostynian? Jest prosta zasada w tym klubie. Trener robi swoje, prezes z zarządem robi swoje. Nikt nikomu się w nic nie wtrąca. Ani oni mi nie mówią, nie mam telefonów, kto ma grać. Ani ja im nie mówię, jak oni mają tutaj działać. Oni robią to wzorowo. Działają wzorowo. Ja staram się robić to wszystko najlepiej, jak potrafię. No, jeśli chodzi o samą atmosferę w drużynie, to jest jak najbardziej pozytywna. Tak samo relacje zawodnicy z zawodnikami, zawodnicy zarząd. Mamy zielone światło, prezes nam dał zielone światło na pozyskanie dwóch, trzech zawodników, takich, którzy bezpośrednio mogą wskoczyć do pierwszego zespołu. Na spotkaniu podsumowującym sezon piłkarski wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Leszek Leśny i sołtys Przyprostyni Wojciech Winiarz. Podwójne powody do świętowania mieli dwaj przyprostyńscy młodzieżowcy, Jakub Brambor i Jakub Borkowski, którzy w połowie listopada obchodzili 18 urodziny. Był więc tort w kształcie boiska i życzenia. Spotkanie trwało do północy.